Ja będę mówił po polsku, bo tam amerykańsko nie powiem się. Mówimy po polsku, panie Bardzo serdecznie, tak, dziękuję przede wszystkim za przywitanie. Bardzo serdecznie państwa witam. Cieszę się, że mogę być z państwem, że możemy się spotkać, porozmawiać. Nie wiem, w jakiej formule chcielibyście państwo, abyśmy rozmawiali później, czy w sposób taki ogólny. Bardzo chętnie będę odpowiadał na państwa pytania. Bardzo chętnie, jeśli będziemy mieli tylko wystarczającą ilość czasu, to poprowadzimy nasze spotkanie w formie dialogu, bo ten dialog jest najlepszą formą komunikowania się. Jeśli rozmawiamy, wymieniamy się swoimi opiniami, swoimi myślami, to wtedy jest najbardziej skuteczne. Ja teraz przyjechałem z takiej pięknej uroczystości. Była nasza orkiestra reprezentacyjna Wojska Polskiego. Muszę państwu powiedzieć, że poczułem się bardzo dumny w Chicago. Poczułem się na skrawku polskiej ziemi, tak wśród swoich, choć jestem w Chicago, jestem w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy. To muszę powiedzieć, że tam poczułem się i wśród tych ludzi, którzy tam byli, wśród naszej orkiestry, wśród tych dźwięków, pięknych melodii polskich, poczułem się jak w Polsce, poczułem się jak w domu. To miłe i to muszę państwu powiedzieć, że jest to takie bardzo symboliczne, bo ta dzisiejsza uroczystość tam jest w rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę. No myślę, że za mało na ten temat mówimy, że nie wspominamy tego w sposób wystarczający. Ta zdrada, ten układ tajny Ribbentrop-Mołotow, który powalił na kolana Polskę, był nieskuteczny, bo Polski nie pokonano i Polski nigdy na kolanach nie położono. Ja byłem bardzo dumny, dlatego że do mnie podchodzili tam Polacy i mówią, że oni się czują dumni z tego, że są Polakami, że mówią po polsku, że myślą po polsku i kochają Polskę. Ja wierzę, że państwo również tak myślicie. To bardzo piękne i bardzo potrzebne. Odbyły się u państwa wybory. Ja bardzo serdecznie gratuluję tym, którzy wygrali, tym, którzy przegrali. Dziękuję, że startowali, że byli, że braliście państwo udział w wyborach. Jestem przekonany, że będziecie pracować państwo dla... Właśnie, i dla kogo? Czy dla siebie, czy dla Polski, czy dla Ameryki? To jest pytanie, dla kogo my mamy pracować? Tak? Ja pracuję dla Polski, moje serce bije tak wyraźnie po polsku. Ja czuję się Polakiem. Nie wiem, jak państwo się czujecie, bo państwo mieszkacie tutaj, w Stanach. Trochę to pewnie jest inaczej. Ale ja bym bardzo chciał, żebyście państwo czuli się Polakami. Ja wierzę w to, że państwo się czujecie Polakami. Byłem niedawno... Byłem niedawno, proszę państwa, taka naprawdę polonijna wizyta, to jest moja trzecia wizyta. Pierwsza wizyta była w Kazachstanie, bo tam bardzo chciałem pojechać, żeby spotkać się z Polakami, żeby spotkać się z tymi, którzy zostali w ten sposób brutalny deportowani w obrzydliwe warunki. I muszę państwu powiedzieć, że wyniosłem stamtąd te takie różne wrażenia, odczucia. Niestety tam nie mówi się już po polsku. Tam mówią właściwie tylko i wyłącznie po rosyjsku. Państwo mówicie po angielsku i mówicie po polsku. Tam w większości ci, którzy czują się Polakami, ci, którzy czują taką wielką więź z Polską i z Polakami, kochają Polskę, w ogóle nie mówią po polsku, ale z innego słowa, ale czują się Polakami. Więc to na pewno znajomość języka polskiego jest niezwykle istotna, bardzo ważna. Ale jeśli ktoś nie mówi po polsku, to też może kochać Polskę, może kochać swoją ojczyznę, ojczyznę swoich przodków, swoich ojców czy swoich dziadków. Ja chciałem wyrazić wielką wdzięczność państwu i całej Polonii Amerykańskiej, Kongresowi za wsparcie Polski w trudnych czasach, w trudnych momentach. Wtedy, kiedy Polska
była w stanie wojny, wtedy kiedy w Polsce był komunizm, wtedy kiedy mieliśmy żelazną kurtynę, wtedy kiedy ta pomoc była tak dla nas bardzo istotna i ważna. To było niezwykle istotne, bardzo ważne dla polskiej opozycji, dla tych, którzy walczyli o demokrację w Polsce. To bardzo dobre chwile, dobry moment i bardzo dziękuję wszystkim tym Polakom mieszkającym na różnych kontynentach, w różnych krajach, tu w Stanach Zjednoczonych. To była wielka praca, dzięki przecież Polonii, dzięki państwu w dużej mierze wyjaśniono to, co się stało w Katyniu. Polska i zawsze ja mówię o tym, bo jeżeli ktoś mówi w jakiś sposób krytyczny mówi o Polsce, to ja mówię, że dla nas jest najważniejsze prawda i pamięć, że my musimy budować naszą przyszłość na prawdzie i pamięci. Stąd ta pamięć również o tej ważnej, niezwykle ważnej dacie 17 września, kiedy Polska została tak brutalnie, niespodziewanie zaatakowana. Proszę Państwa, Senat przyjął z Ministerstwa Spraw Zagranicznych środki na współpracę i pieczę nad Polonią. Ja się z tego bardzo cieszę, bo do nas docierały informacje z wielu środowisk polonijnych, że to rozwiązanie było zupełnie dobre. Ja jestem przekonany, jestem pewien już w tej chwili, że będziemy robić to bardziej skutecznie, że będziemy z Polonią rozmawiać, dyskutować, prowadzić dialog po to, żeby te pieniądze wydawać jak najlepiej. Ale pieniądze nie są najważniejsze. Najważniejszy jest nasz kontakt i najważniejsze są efekty, są owoce tego, co w wyniku naszych kontaktów, co w wyniku naszej współpracy może powstać. Bo zadamy pytanie, na rzecz kogo pracujemy? No, czy dla siebie, czy dla Polski, czy dla Stanów Zjednoczonych? Ja bym chciał, żebyśmy mieli cały czas w sercu i przed sobą sprawy Polski, bo to, że tak wielu Polaków wyjechało za granicę i tak wielu Polaków tęskni za ojczyzną i myśli o ojczyźnie, to jest piękne, budujące i z tego można budować dobre owoce. I to dobre owoce dla Państwa tu mieszkających, ale też i dla obywateli w Polsce. Bardzo bym chciał, żeby kultywować język polski, bo mimo wszystko, bo jednak wyrażenie swojej myśli i swojego uczucia w języku polskim jest przyjemniejsze, przynajmniej dla mnie i dla Polaków mieszkających w Polsce, jestem przekonany. Ale ważna też jest historia, nasza tożsamość, to skąd wychodzimy. Bardzo wzruszające i ważne uroczystości miały miejsce w tym roku, w związku z 1050. rocznicą Chrztu Polski. 50 lat temu nie pozwolono, komuniści nie pozwolili świętować i cieszyć się z tego święta. Więc to święto, a wiem, że wy tutaj w Stanach Zjednoczonych robiliście milenijne uroczystości, za co bardzo serdecznie dziękuję. To było też wsparcie Polski, wsparcie polskich korzeni. To też było wsparcie polskiej tradycji, polskiej wiary i tego, co nas tak bardzo mocno cementuje i wzmacnia. W tym roku zorganizowaliśmy uroczystości duże. Uroczystości takie, które miały na celu pokazanie tego, że płacimy dług wdzięczności i że nie zrobiono tego 50 lat, to my robimy teraz. Po raz pierwszy zorganizowaliśmy Zgromadzenie Narodowe poza Warszawą. Cieszyliśmy w Poznaniu. Cieszyliśmy się z tego święta i jestem przekonany, że część z Państwa była i że to było naprawdę dobre wydarzenie, które pokazuje, gdzie są nasze korzenie i co powinniśmy tak mocno